Po przyjemnym i ciepłym weekendzie czeka nas ponowna zmiana pogody. W nadchodzącym tygodniu Polska znajdzie się w zasięgu niżu z układem frontów atmosferycznych. Do kraju zacznie napływać nieco chłodniejsze powietrze. Angelika Bednarska, witam Państwa i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. W tych najbliższych godzinach od zachodu zacznie wkraczać deszczowy front, który z upływem nocy będzie przemieszczał się w głąb Polski. Zachmurzenie na ogół będzie duże, najwięcej przejaśnień i rozpogodzeń prognozowanych jest głównie w części wschodniej. Poranek ciepły z temperaturą od 14 stopni na Warmii, Mazurach, Podlasiu i do nawet 17-18 w zachodnich regionach. Wiatr będzie słaby i umiarkowany ze zmiennych kierunków. Jutrzejsze przedpołudnie bardzo pogodne i słoneczne będzie jedynie na wschodzie. Na pozostałym obszarze więcej chmur i deszcz. W drugiej części dnia niebo rozpogodzi się głównie w części zachodniej, a na pozostałym obszarze nadal przeważać będą deszczowe chmury. Temperatury znacznie niższe niż w weekend, bo od 20 do maksymalnie 24 stopni na wschodzie. A spójrzmy, co w regionie. W tych najbliższych godzinach zachmurzenie będzie jeszcze małe i umiarkowane, dużo przejaśnień i rozpogodzeń, natomiast w nocy chmur przybędzie i pojawią się opady deszczu. Nad ranem ciepło, w całym regionie około 16 stopni. Jutrzejsze przedpołudnie przyniesie duże zachmurzenie. W drugiej części dnia nadal zachmurzenie będzie duże, miejscami nawet całkowite i pojawią się opady deszczu. Jeżeli słońce wyjrzy za chmur, to tylko lokalnie. Na termometrach od 20 do maksymalnie 21 stopni. Na barometrach w południe 1000 hektopaskali i ciśnienie cały czas spada. Spójrzmy na kolejne dni. We wtorek zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu. Nad ranem od 14 do 15 stopni, w ciągu dnia od 18 do 20. Środa zapowiada się słoneczna i nieco cieplejsza, bo w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 23 stopni. W czwartek również nie zabraknie chwil ze słońcem. Poranek z temperaturą od 14 do 15 stopni, w ciągu dnia cieplej, od 25 do nawet 26 i z każdym dniem będzie też coraz cieplej. Do zobaczenia.